Witajcie dzisiaj wyjątkowo z domu, nie z lasu, bo tak jakoś wyszło, że no nie miałem okazji nagrać niczego w lesie, też pogoda mi nie dopisała, żeby coś fajnego nagrać. Ale mam dla Was ujęcia. Tak jak obiecałem, dzisiaj zajmiemy się wyłącznie rodziną dzików, którą nagrałem wiosną, kiedy te dziczki były malutkie. W tym momencie te same dziczki przyszły po okresie pół roku ponownie przed moją kamerę, w nieco innym miejscu, ale bardzo blisko tamtego, w którym nagrywałem wiosną. Przyszły z mamą, jak widzicie, jak za chwilę zobaczycie, urosły, cały czas ze sobą rozmawiają, bawią się w tym błocie, przepychają, więc coś o nich Wam powiem. I żeby nie przedłużać, to zachęcam do subskrybowania, dawania łapek w górę, komentowania moich filmów, bo to naprawdę tak fajnie napędza do dalszej pracy. I to tyle, żeby nie przedłużać, to coś Wam o tych dzikach opowiem i zapraszam do oglądania. Oczywiście mówiąc o tym, że nie udało mi się nic w lesie nagrać, nie miałem na myśli zwierząt, a samego siebie. Chodziło mi o to, jak zawsze zaczynam filmik, czyli po prostu taki wstęp. No nie udało mi się nagrać siebie w lesie, jak Was prowadzam tego filmu, z takiego względu, że po prostu wiało, padał śnieg z deszczem, no warunki były okropne, gdybym postawił telefon, to cały by mi zamógł. Wiało, ciężko by było usłyszeć, co mówię, więc postanowiłem dzisiaj zrobić wyjątek i nagrać wstęp z domu. Co do dzików, zobaczcie. Te maluchy pierwszy raz nagrały mi się już w połowie maja. No jest ich troszeczkę. Nie ryzykowałem policzenia ich, bo jest to wybitnie trudne. Zobaczcie, jak się te małe przepychają na pierwszym planie. O, to jest taki dziczy berek, taka zabawa. One się ganiają, przepychają, tak by się właśnie bawiły w berka, że jeden drugiego dotknie i ucieka, i ten drugiego goni, więc to przepychanie, jak zobaczycie, za chwilę im do tej pory zostało. Dalej to robią. Ale co do tych dzików. Nie nagrały mi się może bardzo bliska, ale myślę, że je widać. Tutaj, jak widzicie, jest ich mama, ona dokładnie pilnuje, spogląda na kamerę, dobrze wie, że tutaj jest coś innego, że coś na tym drzewie wisi. No ale na tyle znają mój zapach, że nie bały się przyprowadzić swoich dzieci. Tutaj zobaczcie, to są te same dziki, tylko teraz, w listopadzie. Minęło pół roku, znów przyszły, to jest... Wszystkie piją wodę, dlatego zamarły w bezruchu. To jest niedaleko, dosłownie może 100-150 metrów od tego miejsca, gdzie nagrały się te maluchy. W tym momencie te dziki wyglądają tak. Co do tych dzików, no było ich naprawdę sporo, no niestety jest ich nieco mniej. No, z wiadomych względów niestety polowania. Te dziki, one trzymają się, tutaj jest taki las, gdzie jest dużo krzaków. Dużo takich zarośli, one mają się gdzie schować, mają gdzie sobie siedzieć w ciągu dnia. Przychodzą w nocy, tutaj widzicie, jeden dzik niestety nie staje na przednią jedną nogę. Mam nadzieję, że się z tego wywinie, choć to jest takie niepokojące, bo dzik ryjąc w ziemi zapiera się przednimi łapami. Czyli on w tym momencie ma bardzo utrudnione zadanie, bo nie ma jak na tej przedniej jednej łapie się zaprzeć. No ja go obserwuję, no kuleje tak od dobrych 2 tygodni. Na razie sobie radzi, mam nadzieję, że z tego wyjdzie i będzie zdrowy, bo też szkoda mi bardzo zwierząt. No niestety nie mam na to wpływu, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj widzicie, ich mama w prawym górnym rogu spogląda. Te małe przychodzą, one uwielbiają to miejsce, bo tutaj jest błoto. Jak wiecie, dziki bardzo lubią błoto. Lubią sobie w nim ryć, lubią tutaj się bawić. Zobaczcie tego. O, usiadł sobie dosłownie jak piesek. Dzik siedzi jak piesek. Usiadł sobie i obserwuje, co się dzieje. Mama też spogląda, tamten mały się rozgląda, co się dzieje. Jest godzina 7:30, więc już słońce wschodzi. Jak widzicie, tam w lewym górnym rogu jest tak, widać troszeczkę nieba, robi się widno. No one sobie tutaj po prostu chodzą. Dziki w lesie są nieocenione, bo one ryjąc w ziemi przenoszą często nasiona drzew i po prostu je sadzą w lesie. Poza tym one żywią się larwami, które
później niszczą drzewa, więc dziki w lesie są naprawdę nieocenione, są bardzo potrzebne. Jak słyszycie i zaraz będzie słychać, te dziki cały czas ze sobą rozmawiają, cały czas wydają jakieś dźwięki, porozumiewają się ze sobą. To jest cały czas ta sama rodzina, ona właśnie w tych terenach sobie bytuje, cały czas tutaj, co noc, prawie co noc przychodzi tutaj w to miejsce, więc to jest taka, prawie że pewne, że się nagrają, jeżeli się zna, gdzie one lubią przebywać, gdzie mieszkają. Tutaj mamy kolejną noc i znów to zachowanie, że przychodzą się napić, a później po prostu taplają się w tym błocie, potaplają się i idą dalej w stronę głębszego lasu. Tak mówię, dziki są w lesie bardzo potrzebne, więc i nie bójmy się ich, bo naprawdę dzików nie trzeba się bać. Krąży wiele plotek, że dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, to jest nieprawda. Dzik, jeżeli ma małe i zobaczy człowieka, to on tak nie zaatakuje, tylko tak naprawdę to jest taka próba charakteru. On locha podbiegnie do nas, ale nie dobiegnie do nas jakby do nogi, ale podbiegnie tylko kilka kroków i się zatrzymuje, mając nadzieję, że my się wycofamy i odejdziemy. Po prostu nas tak straszy, a sama się bardzo boi. Właśnie to w zwierzętach jest cudowne, że potrafią oddać za siebie życie. Ona nawet widzi, jak jest człowiek, to ona nie ucieka, tylko staje w obronie tych małych. Dziki naprawdę nam nic nie zrobią. Ja dziki widywałem nie raz i to właśnie w takiej liczbie, jak tutaj mamy, i naprawdę nigdy to się nie kończyło żadnym atakiem, żadnym podbiegnięciem. Po prostu spoglądały na mnie i odchodziły każdy w swoją stronę. Więc nie warto wierzyć w takie utarte jakieś powiedzenia, czy ktoś nam coś powie. Ja w lesie jestem bardzo często od dziecka i nigdy w życiu nie zdarzyło mi się tak, żeby dzik mnie zaatakował albo nawet próbował przestraszyć. Zawsze jak się z nimi spotykałem, to po prostu spoglądaliśmy na siebie i każdy z nas szło w swoją stronę, bo też nie chcę jakoś ingerować w ich życie, niech robią sobie swoją robotę w lesie, a robią ją naprawdę fantastyczną. Także myślę, że to tyle o tych dzikach. Niedługo kolejne filmy i zostawiam was już z odgłosami natury, jak one sobie rozmawiają, jak się w tym błocie bawią. Zostawiam was z takimi naturalnymi odgłosami natury. Także dziękuję za ten film i do kolejnego filmu. Do usłyszenia, pozdrawiam.
Mm-hmm.